No słuchajcie, dzisiaj spodziewam się mega fajnych okazji. Jak widzicie, zmierzam do Biedronki Wyprzedażowej, także paszcie kawkę. I wyłączyło mi się nagrywanie, także chciałam dokończyć. Paszcie kawkę i działam. Słuchajcie, lecimy po kolei. Tutaj mam jakieś rękawice ogrodowe. Może tylko tak jeszcze przypomnę, że jest to Biedronka Wyprzedażowa, gdzie możemy kupić tylko i wyłącznie artykuły przemysłowe. I tutaj jest fajna promocja, minus 50% na cały paragon, czyli to, co zabierzemy do koszyka, przy kasie jest odliczane minus 50%. Także myślę, że oferta jest bardzo atrakcyjna. Tych Biedronek w Polsce jest bodajże 7 albo 8. Koniecznie napiszcie, czy macie taką Biedronkę u siebie w mieście. Jestem bardzo ciekawa. Ja w tej Biedronce jestem drugi raz, już wiem, czego tu się spodziewać. No i zamierzam tutaj poczynić jakieś drobne zakupy. Te sztuczne trawki, to jak Wam cena mignęła, 24,99. Pamiętajcie, to jest minus 50%, czyli 12 zł. O, tutaj mam jakąś cenę, nie wiem, to jest cena rękawic. Nie, to są sztuczne trawki. Nie mam ceny tych rękawic ogrodowych, także nie podam Wam. No to nie jest jakiś tam problem, na środku jest czytnik, można sobie złapać daną rzecz i sprawdzić cenę do czytnika. Zresztą tutaj jest taka informacja, że w przypadku braku cen przepraszają i liczą na wyrozumiałość. To tutaj towar spływa codziennie z całej Polski, no i gdzieś tam czasami może się zdarzyć, że tej ceny nie będzie. No ale to myślę, że żaden problem i każdy to rozumie. Dobra, myślałam, że to jest cena... Aha, to jest cena tych doniczek. Okej. Okay. No i dalej rękawice. Czy ja wyjdę z tego działu ogrodowego? Zaraz wyjdę i polecimy. Polecimy zobaczyć, co tam w koszyczkach. Ale dobra, jeszcze mamy tutaj kwiaty. Sztuczny kwiat. O, coś takiego. I coś takiego. I cena to będzie 24,99. Minus 50% oczywiście. Kup dwa i zapłać mniej. Aha, no tak, bo tutaj trzeba co najmniej kupić dwa produkty, żeby załapać się na tą promocję. Tu jakiś momiś za niecałe 7 dyszek. Na tą promocję minus 50%, czyli jego też mamy minus 50%, czyli mamy no, jakieś 35 zł wychodzi. Kolorki, jak widzicie, bardzo duży wybór. Automatyczny dosownik do mydła. No jakoś nie kojarzę go z takiej normalnej Biedronki, ale wiecie, nie zawsze na tych koszach człowiek jest i je przegląda, więc no pewnie były, skoro są teraz w Biedronce Wyprzedażowej. Powiedzcie mi, jak to jest, że to słowo tak na nas działa? Przynajmniej na mnie. Jak widzę wyprzedaż, no to muszę. Muszę podejść. Zawsze lubię złapać jakąś okazję. Napiszcie, czy u Was też tak jest. I tutaj te szklaneczki 7,99. To są takie latarenki, nie szklaneczki. W dwóch kolorach, jak widzicie. A tutaj mam takiego jeżyka zaraz. O, jaki fajny, co? No nie, co to jest? Jest na świeczkę? Czy tak po prostu taka ozdoba? No nie wiem. Jak wiecie, napiszcie w komentarz. Mamy rozpakowany, czyli fajnie, bo nigdy nie zaglądałam do środka. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ten zestaw do sushi. I tu jest 14 elementów, już Wam pokazuję na opakowaniu. Myślę, że warto zwrócić uwagę na ten zestaw. Jak będziecie w Biedronce, no najlepiej w Biedronce Wyprzedażowej. Minus 50%, jest to jakaś cena. Nie widzę, aż... Dobra, później zabiorę do czytnika i Wam podam cenę, bo chyba sobie wezmę ten zestaw. 7,99 ekotorebka. No zobaczymy sobie te ekotorebki. Nie kojarzę, żeby w Biedronce były ekotorebki. Kojarzycie? Jejku, tak co najmniej 2-3 razy w tygodniu w Biedronce jestem. No ale nie zawsze na tych koszach. Gdzieś tam przeglądam, ale że takie torby eko mają. No może mają, ale w tych Biedronkach, co ja byłam, to nie widziałam. I co myślicie o tych torbach? Trochę małe, no nie? Jak tam takie zakupy. Jak już, a tutaj w ogóle jakiś taki ściągacz na sznureczku. Są troszeczkę droższe za niecałą dyszkę, ale pamiętajcie, minus 50%. Formy z kamionki, teraz minus 50%, czyli od tej ceny. O, ładne, no nie? Powiem Wam, że tutaj dużo asortymentu pomijam, gdyż ostatnio jak byłam tutaj na przeglądzie, to jeszcze tutaj te artykuły są. Także przeglądy poprzednie jak najbardziej aktualne. Są dwa na kanale, możecie sobie do nich wracać. No i te naczynia z kamionki warte uwagi. No nie, jeszcze teraz minus 50%, jak sobie zabierzemy minimum dwa produkty, bo ja o tym nie wspomniałam, co jest bardzo istotne w tej Biedronce Wyprzedażowej, to mamy ładną okazję. Złapałam tam ten liść, taka ala patera, nie wiem jak to nazwać, ale ja już jej pokazywałam w poprzednim przeglądzie. Zobaczcie, też bardzo ładna misa ceramiczna, ale wracając do tej tacy, no, bo to brakuje mi słowa, to taca taka, liść. Tak, to jest dowód na to, że te pozycje z poprzednich przeglądów nadal są dostępne, więc jak sobie coś upatrzyliście z poprzednich przeglądów, to możecie śmiało wybrać się do Biedronki Wyprzedażowej, bo jak tu widzę, większość artykułów nadal jest dostępna. I co myślicie? Ładne te liście, no nie? I złote, i srebrne. Tutaj jakieś wiatraczki, wentylatory i no i podłącz. Duży wybór termosów tutaj, ale tak w sumie, nie no, dwa rodzaje. Większy wybór w kolorach i ten ma tutaj 420 ml. A la puszka, no nie? Nawet fajny. I tutaj troszeczkę mniejszy, 320 ml. Taka butelka.
Który ładniejszy? Chyba tamten. Okej. Okay. A tutaj zobaczcie, takie fajne dla dzieciaczków z takimi uszami. Co to jest? Miś? Panda? No nie wiem, jak wiecie, napiszcie w komentarzu. I wybór kolorów bardzo duży, jak widzicie. Ładne. Patrzcie, Monster Gumostwory. Świetne są te zabawki. Ja już kiedyś oglądałam w Biedronce, a teraz można ją kupić tutaj w Biedronce Outlet, ale 16 zł to nie jest cena tych Monster. A cała kolekcja to 14 stworów do zebrania. Tak na obrazku pokazane za ręce, za nogi i rozciągamy. Chyba za nogi też, czy tylko za ręce. Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Jak wiecie. Strzałki krajalnice 19, maty 9. Szczotki z bambusa mi całe 9, ale szczotek nie widzę. O, jest otwarte, to sobie zobaczymy. Jak już ktoś otworzy, to dlaczego nie skorzystać, no nie? Chociaż jestem przeciwniczką otwierania takich pudełek, bo to wiecie, każdy chciałby takie nieruszane, nie? Powinno być jedno takie powystawowe, a reszta, no to już wiadomo. No ale kolor chcę obejrzeć, wiecie jak to z ludźmi jest. Ja staram się, nie staram się, tylko nie otwieram po prostu. Jeśli jest otwarte, no to wtedy korzystam. No i tutaj coś dla dzieciaków. Jejku, ile tutaj tego jest, zobaczcie. Każdy inny, ten kubeczek. Całe cztery duszki, proszę, strawy morskiej, zobaczcie. Takie ładne, no nie? Powiem wam, w ogóle nie kojarzę, żeby one były w Biedronce. No ale nie zawsze na tych koszach jestem, ja się mocno powtarzam. Kojarzycie te kosze z Biedronki? Zobaczcie, jest cena 14, 15 zł, silikonowa mata do sushi. I to jest mega fajne. O, tutaj mamy wymiar 23 na 23 cm. No i co myślicie o tej Biedronce wyprzedażowej? Napiszcie w komentarzu, jestem mega ciekawa. Ściereczki, bardzo ładny zestaw. Cena. No, ceny nie ma, dobra, to lecimy dalej. Pojemniki 7,99. No, wyleciałby mi. O, i one są pakowane po dwie sztuki, jak widzicie. W różnych kolorach. I jeszcze jest taki kształt, takiego prostokąta. Kosz z akcesoriami kuchennymi za niecałe 8 zł, czyli coś tutaj sobie pogrzebiemy, no nie? Zobaczymy. Ładna łyżka. O, jeszcze taki kształt. Te siteczkiem. Podwójne. To podwójne chyba droższe. Dobra. Formy silikonowe do pieczenia za niecałe 4 dyszki, za niecałe 15. O, i zestaw cukierniczy za 24. Oczywiście tutaj na paragon minus 50%, więc mega się opłaca. Ja te zestawy ostatnio pokazywałam w Biedronce na takim zwykłym przeglądzie biedronkowym. Podkładka w panterkę. W ogóle nie kojarzy ich z Biedronki. W ogóle nie wiem nic. Jest forma, a raczej zestaw do pieczenia ciasteczek, jak widzicie. No i to jest też fajne. Ciekawe, czy to 39 czy 15. No nie wiem, ale to albo to. To jakieś złote podkładki. Jeszcze po świętach Bożego Narodzenia coś zostało. Ale to nic, zawsze przyda. O, i nawet patelnia się tutaj gdzieś zapodziała. No. Dobra, wracaj koleżanko z powrotem. Idziemy dalej, co? Tutaj mamy jakieś miseczki. Takie z miarką. No, ładne te miseczki. Coś takiego. I one 8 albo niecałe 7 zł. Tutaj, cóż to są takie gumowe cydzaki, szlaki, chyba tak, no nie? Tak mi to, tutaj jakiś kwadratowy. Tak, dobrze mówię? Napiszcie w komentarzu, chyba tak. No dobra, jeszcze zobaczymy, tutaj jest jakiś zapakowany. I co on tutaj może? O, ojej, może i to dużo, zobaczcie. Dobra, idziemy dalej. Dobrze, cena, ale nie ma ceny. Półki łazienkowe, podwójne 34. Na przelepce 24, a takie koszyczki za 14. No. Ojej, ile tutaj tego jest. O, to chyba te koszyczki, nie? Nie wiem. I takie, taka półka, ale nie wyjmę jej. No zobaczcie, ładny kolorek. Roller i trzy wkłady. Taki żywy, wiosenny, no nie? Taki, ale jeszcze jest, o, też z zapasem. Tutaj mam cenę 12 zł, ale nie wiem, czy to ten, czy tamten. 24,99, akcesoria łazienkowe. Ładny dozownik do mydła, no nie? I jak tam? Opatrzyliście sobie coś fajnego? Napiszcie w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. O, jest też w kolorze czarnym. Który ładniejszy? Biały czy ten czarny? Ala kanciaty marmurek.
I do kompletu, jak widzicie, kanciate dozowniki. Ale my sobie podniesiemy kanciaty kubeczek. Dobra, no to co, idziemy dalej. Przypodobna mi cenę, ale ja już jej podawałam. O, tutaj jakieś szkło barwione. Coś takiego. I do kompletu kubeczek. Jaki świetny transporter dla zwierzaczka, zobaczcie. No mega. Z takiej pianki jak gdyby, to jest bardzo leciutkie. O, zajrzyjmy. Ja tam włożę kamerę, co? Coś zobaczycie? Coś może zobaczycie, nie wiem. Ale świetne to jest. Nie wiem, nie widzę ceny. I jeszcze coś takiego. A nie, to jest to samo, tylko zapakowane. Dobra, 20. Kiedy było to cena tych miseczek, myślałam, że cena tych transporterów. I wybór bardzo duży, jeśli chodzi o miseczki. Jak widzicie. O, tutaj nawet mamy taki zestaw podróżniczy, gdzie mamy taką zakręconą butelkę, możemy zabrać wodę i gdzieś tam tego naszego zwierzęcia trzeba się napoić. Także no fajnie. Obok cały kosz ubranych dla zwierzaków, już Wam pokażę, za 24 zł, jak widzicie. Pamiętajcie, przy zakupie minimum 2 sztuk, minus 50% na cały paragon obowiązuje promocja. No, zobaczcie. Jejku, jakie fajne. Pochłaniacze wilgoci, ale ja je pokazywałam w poprzednim przeglądzie, także możecie sobie do tamtych przeglądów wracać. Chociaż tego nie kojarzę, ale tamte pozostałe już tak. Także możecie sobie wracać do poprzednich przeglądów, nadal aktualne. Miski za 19, oczywiście minus 50%. No i co? Polecimy sobie jeszcze chwilę na ciuchy i będziemy kończyć. Mam nadzieję, że podobało się. Napiszcie w komentarzu. Te miski fajne. Słuchajcie, no jestem tutaj już chwilę na tych ciuchach i mam wrażenie, że od poprzedniego przeglądu za dużo tu się nie zmieniło, także tak tylko sobie zerkniemy, przylecimy na szybko. No tak, bo to wszystko pokazywałam w poprzednim przeglądzie, także możecie sobie do niego wrócić. Są dwa przeglądy z Biedronki wyprzedażowej na kanale. Na przykład te kurteczki również pokazywałam w poprzednim przeglądzie, także no co, będziemy kończyć. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie kolejne przeglądy z Biedronki wyprzedażowej. Kurteczki też były w ostatnim przeglądzie, także dobra. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.